Cześć, cześć, moi drodzy kawkowicze. Kawka z gruszką, czas zacząć. Kawka z gruszką, czyli cykliczny program dotyczący ogłoszeń i energetyki. Ja może jeszcze poczekajcie, bo tutaj próbuję też nagrać na YouTubach. Jak to tam na YouTubach wygląda? Dobrze wygląda, trochę widać, całkiem widać telefon, ale YouTube też. Także też będzie można kawkę na YouTubach zobaczyć. No i zaczynamy, słuchajcie, od energetyki tygodnia, bo po to też jest ten program. Skupmy się na Księżycu. I teraz tak. Coś mi się tu rusza. Dwa dni, czyli poniedziałek i wtorek, są pod znakiem Panny, co oznacza, że wszelkie księżycowe sprawy i rytualne sprawy odnośnie poukładania rzeczy, odnośnie możliwości takiego stopniowego wdrażania pewnych rzeczy, będą bardzo dobre i korzystne, także takie rytuały w poniedziałek i wtorek można wykonywać. Tym bardziej, że dla wielu z nas ten poniedziałek jest jakby dniem powrotu do pracy po dłuższej przerwie albo rwanej przerwie, ale jednak zawsze były święta i Sylwester, więc wdrażać się powolutku można, a jak nam się zaczyna nowy tydzień od znaku Panny, to tak naprawdę pewne rzeczy będą dosyć fajne i poukładane, no ale tydzień pracy przed nami było, nie było. Potem środa i czwartek mamy w znaku Wagi, więc podejmowanie decyzji, umowy, pewnego rodzaju równowaga, tak jak nazwa wskazuje, na to rytuały można robić. Sobota i piątek pod znakiem Skorpiona, a że Księżyca nam maleje, więc tak naprawdę wszystkie skorpioniczne, odcinające rzeczy będą, że tak powiem, genialnie funkcjonowały, jeżeli chodzi o rytualistykę. Niedziela Strzelec, więc trafianie w cel. Niedziela jest dniem Słońca, więc też przysparza nam większych możliwości. I tak to mniej więcej będzie wyglądało księżycowo. Nie są to genialne dni, tak patrzę, jeżeli chodzi o jakieś spa, fryzury, chyba że to raczej gruntuje naszą urodę, typu maseczka, masaż. Natomiast z włosami jeszcze w tym tygodniu bym nie szalała, bo nie są to najlepsze aspekty do szaleństw włosowych. Witam wszystkich, którzy są na Instagramach. No i oczywiście tych wszystkich, którzy później będą oglądali na YouTubach. Dobrze, słuchajcie, zobaczymy, jak będzie. Zaraz będę kichać. Prawda. Zobaczymy, jak będzie wyglądała energetyka tego tygodnia we wkartach. To sobie potasujemy. Dobra. I słuchajcie, dzisiaj na poniedziałek równowaga. Ta równowaga nam się chyba przyda ze względu na to, że wyrwani z kontekstu wracamy do normalnych obowiązków, więc trzeba sobie herbatku zapodać, kawku zapodać i odnaleźć się w nowym roku z nowym kontekstem. Ale z drugiej strony to też wszelkiego rodzaju kompromisy, ułożenie. Jeżeli można z kimś porozmawiać, to dochodzi się do pewnych wniosków wspólnych. Także to jest taka dosyć dobra karta, ale też pokazuje, że warto wejrzeć w głąb siebie z tego względu, że tam znajdziemy odpowiedzi. Dzisiaj nostalgicznie trochę. No, dojść do równowagi na pewno trzeba. Też mieliście dzisiaj poczucie wstawania z takim poczuciem... No właśnie. Ja miałam. Mimo, że jakoś nie zaprzestałam wielce pracy przez ten czas świąteczny. Zawsze tam jakieś filmy były, coś się działo, ale jednak było wielkie czyli jesteśmy w egregorze. A jutro kierowanie się intuicją przede wszystkim pozwoli nam dokonać dobrych wyborów, da nam wszelakie możliwości. Kapłanka wzmacnia wibracje intuicyjności, magiczności. Bardzo dobry dzień na działania magiczne. Fajnie kierować się swoimi wewnętrznymi przekonaniami, dlatego że nawet jak coś jest nieprawdopodobne, to przy karcie kapłanki może okazać się całkowicie
realne i zgodne ze sprawdą. Także taki wtorek, powiedziałabym, nie waleczny, ale wewnętrzny, dobry na naukę, na egzaminy, tak wiem, ferie w tych mniejszym aspekcie, podstawówka, liceum, tak. Natomiast jeżeli chodzi o nasz wewnętrzny wzrost, to również we wtorek możemy się na tym naszym wewnętrznym wzroście skupić. Ewa mówi, że jeszcze ma wolne, ale jutro to na pewno do pracy trzeba. Nie ma lekko. Znaczy inaczej, praca jest satysfakcjonująca, że coś robimy, że w ogóle, ale jak, po tak, jak wypadniemy z takiego obiegu, nie z takiego rytmu, to nagle mamy takie okej, again and again. Witam Poszeptane. Poszeptane ma warsztat. Wpadło się przywitać. Ja przypominam, że to nie jest jedyny warsztat zaplanowany w tym roku, ponieważ 23 w sobotę będzie warsztat motanek. Właśnie Poszeptane będzie je robiło, także zapisuj ta się ludziska. Zapisuj ta się ludziska. A ja patrzę na środę. Spokój, bezpieczeństwo. Ten środek tygodnia, a czy na pewno będzie nam się energetycznie dłużyło, bo nagle ten sam rytm, jakby tak jak przed świętami. W środę zawsze to już prawie koniec tygodnia. Tutaj niekoniecznie, ale energie środowe są bezpieczne, pozytywne, konsumpcyjne. Można załatwiać wiele spraw, dlatego że to się będzie wszystko układało w pozytywnych aspektach. A mamy dobry początek tygodnia, dobry początek roku. Fajnie. We czwartek nabierzemy sił i możliwości. Możemy liczyć na opiekę osób, które są bardziej, więcej i dosadniej, czyli szefowie, klienci, ale od których zależy nasz los, dlatego że cesarz zawsze opiekuje się kimś pomniejszym, nie znaczy gorszym, pomniejszym. Ale też dodaje takiej męskiej energii do działania, a w czwartek myślę, że to akurat jako dzień jowiszowy, czyli dzień taki, który w bardzo wyraźny sposób powiększa pewne rzeczy, jak dostaniemy się pod skrzydła, tak pod tymi skrzydłami zostaniemy. Natomiast energetyka barana wprowadza energię i chęci do działania. W czwartek też dużo uda nam się pozałatwiać. Także tak. Piątek. Karta siły. Znowu siła, moc, potęga. I ta fizyczna, dobry dzień dla zdrowotności, dla takich rzeczy, które ku zdrowotności robimy, ale również dobry do pokonania trudności, drobnych takich aspektów, które uwierają, wyrzucenia kamienia z buta. Bardzo dobrze jest wyrzucić kamień z buta. Człowiek czuje, jakby nagle wszechświat się do niego uśmiechał. A pamiętajcie, że czasem te wasze mietki to są takie kamienie w bucie. Się wyrzuci ulga. A tak się człowiek zastanawiał, jak to będzie ściągnąć tego buta, czy aby skarpetki nie prześmiergły. Także siła kobiecości, siła możliwości, działanie łagodne, ale bardzo skuteczne. We w sobotę intelekt. I teraz tak, kursy, szkolenia, pomysły na przyszłość, douczenie się czegoś, zrobienie wszelkich papierów, które leżały w zaległościach, w sobotę pójdzie znacznie łatwiej. Także warto skupić się na intelekcie w sobotę. I tyle. I dopiero niedziela pokazuje upierdliwości. Myślę, że mimo wszystko, że cały ten tydzień przebiega w zupełnie normalnych aspektach, w niedzielę będziemy zmęczeni. W niedzielę będziemy zmęczeni, dlatego że karta diabła trochę nas wypluwa z energetyki. Jeszcze możemy tak podsumować coś dosyć mocno niedzielnie, na przykład zawodowo. Ale potem padniemy jak te kawki. Uwaga, żeby się nie przeziębić, nie załapać jakiegoś stanu zapalnego, bo teraz, znaczy przepraszam, nie ma tych innych chorób poza, ale można uważać. No i gdyby ktoś się szykował na namiętne randki albo inne takie rzeczy w niedzielę, diabeł sprzyja. Diabeł sprzyja. Także tak. Natomiast też się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc w niedzielę bądźmy po prostu uważni. Dokładnie tak. Smoczek mówi, że odpoczynek potrzebny, a niedziela dobra na to. Znaczy ja też tak myślałam właśnie, bo człowiek powinien mieć co najmniej jeden dzień resetu tak kompletnie. Nie posiadam, ale pracuję nad tym. I sobie myślę tak, jaki to mógłby być dzień? No niedziela, wszystko pozamykane, wszyscy gdzieś chilloutują. Niedziela mogłaby być. Awezuja, witaj. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś ma urodziny w tym tygodniu,
To mnie powiedzcie, ja spróbuję sobie to spisać i będę sukcesywnie stawiać przysłankom. Także urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, czyli piszcie z dniem urodzin od 4 do 10. O, sobie kalendarz otworzyłam, sobie wiem. Od 4 do 10. Jak ktoś ma urodziny, robimy przysłanko. Wiem, że Bagnicha ma urodziny, ale nie wiem, czy ogląda. Nie, Bagnicha miała. Bagnicha miała po 3. Dobrze, Smoczek ma 7 i prosi o przesłanie. Jakbym czegoś nie załapała z czatu, to mnie strykajcie w bok. Zobaczymy, co tam dla Smoczka karty na ten rok podpowiedzą. Rok urodzinowy. Pierwsza karta w głowie. Znaczy, ty jesteś bardzo taką creepy, pozytywną osobą. Wszystko jest jej, wszystko jest fajne. I ja myślę, że przy tym paziu pucharów, który się mówi, taka gwiazdka emocjonalna w głowie, to warto kontynuować tą swoją jejowość i nie zmieniać jakby usposobienia, bo to, co się dzieje u ciebie w życiu, to jedno, a to, jak reagujesz na społeczeństwo, to drugie. Także tutaj jakby pozostań sobą w radościach wszelakich emocjonalnych. Serce, a serce powinno podwyższyć swoje wibracje, czyli spróbować, znaczy ty nie oceniasz ludzi, to nawet nie tak, ale spróbować to swoje umiłowanie do świata podzielić również na zdrowy rozsądek, tak by móc ocenić, że ta osoba jest super, a ta niekoniecznie jest super, bo dla ciebie większość jest super, a potem wychodzisz, jak ktoś mówił, na Zabłocki na mydle. Jasnowidz mówi Mirosława, mama. Mirosława, czego ja muszę spisać? Bo potem mi umknie. Dobrze, a w działaniu, o, dużo się u ciebie w życiu dzieje rzeczy, o które można się zamartwiać. Mogą to być pierdoły, mogą to być rzeczy ważne. Ważne by było, żeby robić swoje, nie analizując, czy się uda. Bo wtedy najczęściej się udaje. Jeżeli alpinista w połowie drogi na szczyt zacznie się zastanawiać, czy mu się uda, to jest problem. A jeżeli alpinista po prostu idzie krok za krokiem, to dojdzie. I właśnie tak powinno być. Dobrze. Teraz zobaczymy mamę Mirosławę. Wyskoczyła królowa pucharów. Mama powinna być mniej mamowa. Bo mamy to zawsze. To wszystko ogarnąć, a to... No. Dobrze. Powinna zburzyć stare struktury myślowe i zastanowić się nad znajomościami, nad rodziną, kto wart jest uwagi, a kto niekoniecznie. Nie trzeba wszystkich lowciać, bo nawet nie są godni lowciania. Także powinna usiąść i zrobić karteczkę. Plusiczek, minusiczek, zadajemy się z plusiczkiem, z minusiczkiem mówimy dzień dobry, bo jesteśmy grzeczni i kulturalni. W sprawach sercowych wybrać cel i do niego dążyć, bo się samo to się nie zrobi. O, także tak, a w sprawach działania, wyjazdy i ruch, i to w każdej formie, jakby ktoś się pytał, jak może w tarocie wyglądać Nordic Walking, to również tak. Mamy kij, mamy ruch, Nordic Walking. Więc ruch w każdej formie, od wyjazdów i poznawania, nawet w okolicy drobnych rzeczy, których się wcześniej nie poznało, po ruch wokoło bloku z kijaszkami. Po prostu, to tak ku zdrowotności i czystemu umysłu. Teraz mamy urodziny. Urodziny mamy cały czas, o ile ktoś się zgłosi. Od 4 do 10 przypominam. Także ja tutaj widzę na przykład 3 osoby na czacie, więc kto ma? Anna jeszcze ma urodziny. Dobra. Że dzisiaj u mnie spokojnie, bez dekoracji, z aplikacji, bo wiecie co, jak sobie, bo to od światła wszystko zależy,
Bo czasem na przykład jest tak, że postawię kamerę, jest jakieś dziwne światło dzienne. Teraz mamy mgliście, więc jest trochę inaczej. I na przykład od razu mi się robią takie podkowy na pół polika, których nie mam normalnie. No jednak kamera, światło, odblask. A dzisiaj usiadłam, spojrzałam, powiedziałam, oho, dobre światło, działamy. Także tak. Dobra, Annie patrzymy teraz przesłanko. Annie patrzymy przesłanko. Urodzinowe. Umysł ma być w ruchu. Kursy, szkolenia, webinary, wszystko, co można osiągnąć, dowiedzieć się, popatrzeć, podpatrzeć, przeanalizować. Umysł powinien być w ruchu. O, serducho. Serducho, naucz się flirtować. Nie dla zdobycia poklasku, partnera, miłości, ale flirtować z ludźmi. Kiedyś, pamiętacie, była taka gra towarzyska, nawet nie wiem, czy to pamiętacie. Znaczy, no bo to może nie u każdego było. Były takie karteczki, to się nazywało flirt towarzyski i były pytania i odpowiedzi. Tak się podawało, tak tajemniczo w gronie i każdy się uśmiechał i taka gra była. Właśnie to było po to, żeby rozwijać pewne społeczne aktywności. Nie dla zdobycia miłości, przyjaźni, tylko dla sympatycznego spędzenia czasu. Nawet Klara tu mówi dla treningu. No właśnie, trening ma doprowadzić do jakiegoś zwycięstwa, to nie o to chodzi. Dla radochy. O, po prostu. A w działaniu totalna równowaga. Czyli tak jak ciepło w sercu do ludzi, do pani w sklepie dziękuję za bułkę, miłej pracy życzę, od razu się ludziom robi lepiej. Prawda? To jest taki flirt towarzyski wysyłania emocji pozytywnych. Tak w działaniu ma być srogo i ostro. Tam znowu plusiki, minusiki mają być. Równowaga między tym i nie ma. Dla wszystkich możemy być mili. Nie do każdego musimy być emocjonalnie uwiązani. O, to tak. Takie przesłanie na rok. Nie wiem, czy jeszcze ktoś. Będę próbowała wyłowić, a my zapalimy naszą świecę, która na ten tydzień przy pozwoleniu energii czterech żywiołów wody, ognia, powietrza i ziemi sprawi, że będziemy czyści, bezpieczni i chronieni. Zawsze tutaj ciśnie się na słowo modlimy się, ale nie, to nie ta estetyka. Prosimy o wsparcie z każdego poziomu. Cztery żywioły, czyli każdy poziom życia. Intelekt w mieczach, w powietrzu, emocje w wodzie, uziemienie, ugruntowanie, finanse w ziemi i energia w ogniu. Zawsze prosimy właśnie te cztery energie, by w całokształcie w ciągu tygodnia wszystkich słuchających kawku i podłączających się mentalnie bądź prawdziwą świecą, w zależności od statusu jestem w domu, łamane przez jestem w pracy, żeby nas wzmacniały i te nasze ścieżki prostowały. Także ta świeca też jest takim fajnym akcentem. I oczywiście ja zawsze zapraszam na błogosławieństwo tygodnia, które najczęściej są o 21 na kanale w niedzielę. Czasem ich nie ma, ale bardzo często są, więc warto z tego korzystać. Jest to rytuał darmowy dla każdego, bez zapisu. Kto wie, ten wie. A systematyczność w działaniu jest najlepszą rzeczą w magii. Tak mi się wydaje. Tak. Dobra. Ogłoszenia parafialne. Renata mówi, że zdążyła, super. Znaczy jest o 10, jest zmieniona godzina kawy, dlatego że Wam powiem, że dzisiaj na przykład o 8.10 otworzyłam oko i nie było to proste, a już 8.40 było. Więc jednak godzina robi różnicę. Ja myślę, że skoro i tak poniedziałki mam raczej przeznaczone na wyrównywanie z tygodnia spraw magicznych, a to ogłoszenia zmieniam, a to coś. Ostatnio już siedziałam 5 godzin w internecie ogłaszając ogłoszenia. No, ale właśnie to mogę tą godzinkę poświęcić w stronę 10. Jest mi znacznie łatwiej, nie jestem taka nieprzytomna. O, wow. Bo Wy nawet nie wiecie, po mnie może nie widać, ale nieprzytomna o 9 bywam bardzo. A tak to się zdążył malować, fryzurę zrobię, normalnie świeci się, błyszczy na czerwono i dzwoni, lubię ten kolor. Chciałam Was oficjalnie, bardzo oficjalnie powitać w nowym roku.
i zaproponować powrót do filmów, które miały miejsce, a może nie każdy wie. Otóż dnia 31 grudnia o godzinie 18 robiliśmy magiczne, wiedźmowe planowanie roku, pod kątem coachingowym bym powiedziała nawet, a zalisz po trochu, ale bardzo skuteczne i fajne, film jest na kanale, więc warto, warto. No a pierwszego miał miejsce rytuał roczny i przy okazji zrobiłam skrypty, bo sobie tak pomyślałam, znaczy ja skrypty zaplanowałam na 7, ale pomyślałam sobie tak, kurczę, przecież robisz roczny, to też jest na rok, zrób w międzyczasie skrypty, to nie jest na leniwca, tylko myślę, że fajnie to zrobić razem, czyli można do tego wrócić. Roczny rytuał też polega na tym, że to nie jest tak, że musi być pierwszego. A czy ja mam pewne założenia, żeby ten kanał funkcjonował z pewnymi datami, no to wiadomo, że ja robiłam pierwszego, ale Wy możecie jeszcze zrobić. Także warto, warto. No i witam Was w tym nowym roku. Jakichś ogromnych zmian na kanale nie będzie. Oprócz tego, że wisienki będą prowadzone, czego Wy też nie widzieliście, dlatego że jeżeli ja nadawałam streamy, to nadawałam niepubliczne, więc wchodziło się z linka, jeżeli chodzi o wisienki, o naukę, o żadanice, o różne tego typu rzeczy, ale założyłam właśnie nowy kanał Tajny przez Poufne. Jakby ktoś chciał znaleźć, a i tak tam nic nie znajdzie, bo to będzie wszystko po prostu, a to kursy, a to webinary, nazywa się właśnie, jak się nazywa? Hrabina Kursy, czy jakoś tak, po prostu, ale filmy tam będą po to, żeby je puszczać z linka i tak samo właśnie na tym kanale nagrywam teraz te moje ukochane układy roczne dla Was. I dostajecie link, z którego wchodzicie i sobie patrzacie na to, po to, żebym ja potem łatwiej u siebie mogła coś znaleźć. I jeszcze jednym takim ułatwieniem, żeby łatwiej u siebie coś znaleźć, jak już Dorota przyjedzie, będzie powstanie zupełnie nowego kanału, którego nazwy jeszcze nie wiem, bo trzeba to będzie dodumać i wymyśleć, gdzie będę starała się zgromadzić moje stare filmy. Chcę go podpiąć pod innego maila, pod inny numer telefonu, po to, że gdyby się tak zdarzyło, że coś zniknie z tego YouTube'a, który istnieje, to zawsze będzie alternatywa drugiego kanału, a po drugie to będzie sukcesywnie wgrywane. Tych filmów jest tysiące. Będę omijała vlogi, będę omijała wieczory, poranki z wróżką, jakieś pogadanki, może tak, ale te wszystkie rzeczy magiczne, czy rzeczy o tarocie, to one będą na ten kanał wrzucone sukcesywnie playlistami, czy tam 5 sposobów na, czy zacznijmy od podstaw, będzie łatwiej znaleźć i dla mnie, i dla Was, i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, nawet ze względu na zabezpieczenie. Wiadomo, co się teraz dzieje z alternatywnymi telewizami. Jak jeszcze na przykład wymyślą, że nie można wróżyć, bo nie można wróżyć, to znaczy dla mnie to by było dobre, bo bym sobie zatrzymała firmę i bym sobie była jak ta prostytutka. Wiem z kim, wiem po co, wiem za co, ale podatków nie płacę. Byłoby świetnie. Natomiast też by było na pewno utrudnione, więc trochę by było kanałami. Zawsze by się znalazła jakąś alternatywę, ale szkoda by mi było tych filmów. Ja je przeglądałam, one, wiecie, teraz człowiek się zmienia, przez ten 10 lat wszystko się zmienia. Mówię, może nawet ponagrywam od początku, ale to jest robota głupiego, tego się nie da zrobić, za dużo tego jest. I to są filmy oczywiście bardzo aktualne, chociaż teraz zrobiłabym to inaczej. Są inne sprzęty, inna jakość, inna kamera, ale pomyślałam sobie, że my tu nie jesteśmy dla ładnych widoczków. Od tego są kanały beauty, od tego są kanały podróżnicze, od ładnych widoczków są. A my tu jesteśmy od wiedzy i wiedza jest aktualna, ona oczywiście będzie uzupełniana, ale forma jej jest niezbyt ładna, ale nie musi być ładna, można wyłączyć wizję, mieć dźwięk. Też będzie dobrze. Także tak, ja Wam oczywiście, jak ten kanał tylko powstanie, bo tam jest kwestia aktywacji, różnych rzeczy, to Wam go podam. I oczywiście proszę o subskrypcję i będzie się działo w ten sposób, że jak będę robiła wieczór z wróżką vloga, haul zakupowy, mierzymy cokolwiek, co mi przyjdzie na myśl, bo ja lubię tak czasem po prostu. Dlatego ten kanał ma treści pod tytułem Miszmasz, ale tak wygląda moje życie, więc to właściwie to jest tak, ale oczywiście będę na nim również umieszczała różne treści, tylko będę potem je przerzucała na ten drugi kanał, na tej zasadzie, więc tutaj z tego kanału nic nie znika absolutnie, tylko chciałam zrobić kopię zapasową pod tytułem Łatwiej będzie wszystko znaleźć. Także
Także tak i myślę, że wtedy nie będą nam zagracały ważnych filmów. Ja to mówię wróżkowy kabaret, czyli bardzo poważne filmy ezoteryczne pod tytułem Wieczory z wróżką. Dobrze. No, to będzie tak poważniejsze. Z tego co wiem, dzisiaj wraca Dorota, a czy nie wiem, czy już wyjechała, bo to wiecie jak z tymi wyjazdami teraz. No, mam nadzieję, że tak. Bilet kupiony, więc może nie od tego tygodnia, bo to będzie tydzień na odgruzowanie Waszych zamówień, ale od przyszłego tygodnia sklep wraca na normalne tory, więc wszelkie już zamówienia powolutku będą do Was wychodzić, będą realizowane i właśnie tak. Co mi jeszcze przypomniało, że jak będę w nocy jechała po Dorotę, koniecznie muszę spróbować, żeby mi ktoś... Żarówka. Tylko, że tam trzeba odkręcić akumulator i dopiero dostać się do żarówki. To nie jest wymiana dla blondynki, no. Przecież nie będę akumulatora. Chociaż widziałam ze 3 razy, jak to jest robione, więc przypuszczam, że coś tam skręciła, odkręciła i dokręciła. Dzyt, dzyt, bum do góry. Tylko, że ja nie umiem, wiecie czego, bo te żarówki mają taki dzyndzeł i trzeba ten dzyndzeł tymi palcami tam... To mi nie idzie. No ale nie każdy jest od wszystkiego. Będę musiała chłopa w okolicy znaleźć normalnie. Babcia nie wkręci. Może jakiś chłop w okolicy będzie. Wyjdę na ulicę, machnę ręką, będę zmieniać. No tak, tak to z żarówką. No i sklep wraca na normalne tory. No właśnie tak. No i już z pełną werwą zaczynamy rok akademicki. Dla rocznika 1-2. Jak to pięknie brzmi. Musimy sobie jakiś hymn jeszcze zapodać. Gaudeamus igitur, ale tam unicornus igitur. Na przykład. Dlatego, że zaczynamy już nasze magiczne działania. Będziemy działać ze starszymi wisienkami. Troszkę inny program z młodszymi wisienkami. Troszkę inny, ale już dzisiaj też ze skopyta ruszamy. Inauguracja roku, że tak powiem, miała miejsce w piątek. Bardzo fajnie. Bardzo milutko, chilloutowo. Jeszcze się nie odzywają za bardzo, ale się przyzwyczają, będą się odzywać. Damy radę. Damy radę. Zawsze na pierwszy to każdy siedzi i się zastanawia, czy dostanie indeks, nie? No. Taki wiedźmowy z pentagramem czarny, to by było coś, taki indeks, nie? I potem egzaminy. No, ale dziennik mam, listy spisałam, sprawdzać obecność będę, się śmieję. Także fajnie, no, zaczynamy pełną gębą. Z takich jeszcze ogłoszeń, co się będzie działo ważnego, ja to będę przypominała, jest kurs motanek. My będziemy robić motankę nietypową, niezwyczajną, żadanica nigdy nie jest zwyczajna. Niezwyczajną żadanicę, ale maslenicę, tak to się ciągle zapominam, czyli babka ze słońcem w rękach. Natomiast Agata jako wykładowca i wiedzak na temat. Moja wiedza przy wiedzy Agaty to jest pikuś. Ja bardziej oczywiście technicznie motanki tego, czego się nauczyłam, magicznie tak. Natomiast wiedza ludowa, etnograficzna, społeczna i różna. Także myślę, że warto na ten kurs, bo to nie tylko będziemy motać, ale będziemy słuchać. Bo przede wszystkim chodzi w kursie o to, żeby coś zrobić, ale również się azalisz czegoś nauczyć. Koszt jest 200 zł, sobota 23, zaczynamy o godzinie 12, kończymy jak skończymy, jak zwykle kursy. Odbywa się tutaj, w tym miejscu. Będę musiała tylko Agacie usprzątnąć biurko, co by tam szmatki rozłożyć, albo inne rzeczy, bo będzie pokazywać. Mamy widok na kamerę na łapki, mamy widok na kamerę na Agatę, damy radę. Jeden webinar już się odbywał tutaj, natomiast już przenoszę całą działalność jak gdyby, żeby nie latać i się nie najeździć, dlatego że tam będzie remont. Jak będzie remont zrobiony, to myślę, że tam będzie super na kursy, bo będzie super miejsce, fajnie się poustawia kamery, już popracuję na tym, żeby to było takie hogwardowe, chociaż online. No ale pewnie to zajmie z kolejne pół roku, jak nie rok. Wiecie, jak wyglądają remonty, fachowcy, sprzątania i różne rzeczy, więc na razie przenosimy tutaj. Ja zachęcam do zapisywania się. Zapisy są na ezotarot@gmail.com. Z tego względu, że to już, jak się raz nauczycie robić motanki i się dowiecie, jak zrobić, jak zakląć w ogóle, to już nie będziecie musieli kupować w moim sklepie, a motanki w tym roku również wejdą.
Dlatego, że będziecie sobie sami mogli zamotać na wszystko, na każdą okoliczność. Nawet na okoliczność finansów takie małe motaliśmy. Agata nam podpowiada takie fajne rzeczy, bo ona wie. Ja bym w życiu nie wiedziała, że istnieją jakieś protazy i gerwazy, nie taka lalka. To znaczy nie tam, piątek, sobotę, jak się nazywało tych dwóch świętych prawosławnych w grudniu. I się robi wtedy na przykład właśnie motankę na finanse. Se powypisujecie, se będziecie wiedzieć, co będziecie robić. Także tutaj czysty zysk. Wiedzy, którą mamy, umiejętności nie muszą być, bo motanki nie chodzi o to, żeby były śliczne. Na sprzedaż muszą. No muszą, też nie muszą. Ale powinny, nie? Natomiast dla własnego użytku motanki mogą być po prostu motankami. Także warto. I... Skrypty runiczne macie, bo Wam umieszczałam, ku przypomnieniu, tak to wygląda w tym tygodniu. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, szczególnie na Instagramie, bo ja jestem człowiek zwięzłych opisów, mnie się nie chce elaboratów pisać. Chodzi o to, że dla każdej cyfry numerologicznej, czyli jak jesteście jedynką, dwójką, dziewiątką, mistrzowską, obliczacie sobie z daty urodzenia, jak wychodzi droga życia, cyfra numerologiczna. Dla każdej cyfry numerologicznej co tydzień staram się, i takie jest założenie, żeby w tym roku nie omijać, i chociaż umieszczać zdjęcie, wyciągać dwa znaki. Małgorzata mówi, że Platon i Roman właśnie, a nie gerwazy i protazy. Znaczy wiecie, że to było prześmiewcze, bo nie pamiętam. Platon i Roman. Tych dwóch świętych od bogactwa i od motanek podwójnych, laleczki łebkami związane. Creepy, ale wyglądają dobrze. Wyciągam znaki, które przez tydzień nas chronią, bronią, więc warto je sobie na dupce napisać i po prostu intencyjnie z żywiołem i z runą działać. Także to jest też taka magia niby prosta, a skuteczna. Tak myślę, czy mam Wam jeszcze coś do powiedzenia. Planowanie roku, film, kurs Agaty. No mam. Dzisiaj zaczynamy o 21:00 dekret drzewa odcinający negatywne rzeczy z drzewa genealogicznego. Wstęp wolny, trzeba tylko być o 21:00 i gdybym się troszeczkę spóźniła, to się nie denerwować. Link jest zawsze na szkole, więc warto w niego wejść. Mogę się troszeczkę spóźnić, bo też zobaczę, jak się wyrobię z intencjami, ze świeżakami, ale myślę, że damy radę. Natomiast tam nie panikować, gdyby coś. I warto brać udział, dlatego że przez 21 dni, może nieco dłużej, będziemy go sobie o 21:00 czytać, po to, by uwolnić gałęzie drzewa rodowego od negatywnych traum. Dekret jest na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny spisany. Tak, wrzuciłam. Także możecie sobie razem ze mną go wydrukować i mówić. A potem zakończymy czytanie dekretu rytuałem oczyszczającym. Nie zapisujemy się na to, jesteśmy. Pamiętajcie, że jedyną ważną rzeczą jest to, żeby przez 21 dni działać bez przerwy, bo inaczej trzeba zacząć od początku. Więc gdybym ja zawaliła, bo nie wiem, padnie internet, nie ma filmu, nie cokolwiek, to Wy mówicie sami, ja mówię sama i potem wpadamy na tory. 21 dni, czyli zajmie to nam do 25 mniej więcej i potem zrobimy sobie oczyszczający rytuał. Bezpłatny, bez zapisów, trzeba po prostu być. Przygotowujecie do tego jedną dużą świecę, którą zapalamy przed dekretem, gasimy po dekrecie do ostatniego dnia, kiedy ta świeca będzie świecą jednocześnie rytualną i wtedy ma wypalić się do końca. Myślę, że tak od stycznia możemy z grubej rury zacząć. Bardzo fajne działanie magiczne na kanale. Także warto po prostu być, zostawiać łapki różne takie, bo to jest ważne w algorytmach. Liczy się aktywność, czy tam coś. Także zawsze łapka, ale też po filmie możecie jakieś tam serduszka, komentarze, popierdółki wrzucać po prostu. To zawsze gdzieś tam wzrasta. I tak. Natomiast płatnym rytuałem cały 22 zeta będzie rytuał Nowiu, który będzie 13 i 13 jest, zaraz się dowiemy, w środę.
Tu będę miała fajnie, dlatego że mam jeden rytuał na wzmocnienie grupy. To będę robiła o 20. W godzinę to się wyrobimy zazwyczaj. Natomiast o 21 będzie krótkie czytanie dekretu, żeby to wiadomo, jak ktoś tam czeka na dekret. Ale potem będzie rytuał nowiu, czyli oczyszczający. Wiadomo, że jak się robi raz na ruski rok rytuał, to się robi pod kątem, żeby mnie oczyścić z czegoś tam. My robimy to ciągle, ja robię to ciągle, więc nowie są oczyszczające, pełnie są wzmacniające, bez konkretnych intencji, dlatego że i tak nawarstwia się ta dobra energia. Zapisy na rytual ezotarot@gmail.com 22 zł i wyczytuję Was i wpuszczam do kręgu, więc tak sobie działamy. Czy jeszcze coś na kanale będzie robione? Teraz będzie. Trzeba pamiętać, że 6, czyli we środę, no za 2 dni, godzina 21 po dekrecie, przysiadamy i robimy wzmacniający skrypt do domu, czyli Kacper Melchior Baltazar. Naszykować sobie papiery, karteczki. Ja sobie lubię robić, że on jest taki scrapbookingowy niby, tam jakiś podkład, jakiś papier, nawet kupiłam taki grubszy czarny papier, z którego myślę będę zadowolona, wezmę tam coś nakleję kolorowego, na tym kolorowym nakleję coś tam jeszcze, zrobię sobie ten skrypt, właśnie Kacper Melchior Baltazar, będziemy go robić wspólnie, jest to, nawet sobie można zrobić ze 2-3, dlatego że jeden sobie wrzucę do grimoire'u, a drugi sobie umieszczę i trzeci w domu i w biurze po prostu, także będziemy to robić i konsekrować sobie te skrypty. Nasze matki pisały Kacper Melchior Baltazar na drzwiach, my piszemy Kenas, Echwas, Berkano, tak? Baltazar Berkano, czyli skrypt ochronny dla domu i to będziemy robić 6 i do tego zapraszam. I tak patrzę, że chyba wszystkie ogłoszenia, pamiętajcie, że te ogłoszenia podwieszone w grupie Szkoła Magii Tarota Wróżki Joanny, one zawsze są, zawsze to ciężko powiedzieć, ale zazwyczaj są zmieniane i właśnie jest ten cykl taki no, tygodniowy, czy tam nawet dalej, to są po prostu ogłoszenia, które jak coś wypada, to już wypada z ogłoszeń, jak coś jest nowego, to tam wkładam, więc jeżeli się czymś nie orientujecie, to warto sobie tam zajrzeć i przypomnieć, chociaż ja też przypominam z uporem maniaka, spamuję Wam ile mogę, ale i tak połowa osób potem się dziwi, że czegoś nie wiedziała. I o ile tak jak ten rytuał roczny można sobie zrobić teraz kiedy bądź, o tyle skrypt runiczny robi się 6, tak? Kropka. Więc warto po prostu być i oglądać. Dokładnie. Klara mówi, że uwielbia runy, ja też uwielbiam runy, no my z młodymi też jeszcze będziemy runy przerabiać pod kątem medytacyjnym. Ze starymi wisienkami to mieliśmy taki wręcz 1,5 miesiąca na takiego jazdy bez trzymanki. Tutaj rozłożę to na więcej, troszeczkę inaczej, ale to wiecie, doświadczenie się zdobywa z doświadczeniem. Także będziemy też robić runy, ale medytacyjnie, więc to że na kursie było fajnie, ale było bez medytacji, bo tam raczej były wiadomości, to tutaj będzie medytacyjnie, bo mamy na to czas, bo będziemy się przez rok spotykać. O, dokładnie tak. Dobra, ja żegnam się z widzami z YouTube'a. Pa, pa, pa i wszystkiego najlepszego.